Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr Opoka i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dziś obchodzimy święto katedry świętego Piotra i nasze myśli biegną do stolicy apostolskiej, gdzie znajduje się grób tego wielkiego apostoła i jego katedra. Naszą modlitwą ogarniamy również naszego papieża, następcę świętego Piotra, na jego katedrze. Trwajmy w przekonaniu o prawdziwości słów Jezusa z dzisiejszej dobrej nowiny. Po wyznaniu przez Piotra wiary w Jezusa jako Mesjasza, Chrystus zapowiada, że na tej jego wierze, jak na skalę, zbuduje on swój kościół i żadna siła, w tym nawet moce piekielne, go nie zniszczą. Nigdy w historii Kościoła czasy nie były pomyślne i spokojne. Burze świata od pierwszych wieków szalały wokół łodzi Piotrowej. Tak jest również w obecnych czasach i tak będzie w przyszłych wiekach. Jak długo istnieć będzie ten świat, Kościół będzie wstrząsany falami, ale pamiętajmy, że żadna siła nie zdoła go zniszczyć. Niech ta dzisiejsza Ewangelia napełni nas ufnością w Bożą opatrzność nad nami. Kościół jest i pozostanie na zawsze w rękach Boga. Pamiętajmy jednak, że jesteśmy wszyscy za siebie nawzajem odpowiedzialni, jedni za drugich. Nie pozwólmy na to, aby ktoś z nas podczas tej czy innej burzy wypadł za burtę. Trzymajmy się razem, przywiążmy się linami wiary i modlitwy oraz załóżmy na siebie kamizelki ufności i nadziei. Bóg chroni swoją rodzinę przed siłami ciemności, falami oceanu. Chroni, ponieważ miłuje swoje dzieci. Nie pozwólmy oszukać się i poddać manipulacjom złego ducha. Trwajmy mocno w jedności z Kościołem i jego pasterzami.